możecie dzisiaj być świątynią pełną Ducha Świętego. Wiecie, nazywam się Marta Derdowska i 3 lata temu zawołałam do Jezusa i nie siedziałam w żadnym pięknym budynku. Nie było tam żadnego człowieka, ale siedziałam na dywanie i powiedziałam: Jezu, zmień moje życie, bo ja mam już dosyć tego. I w tamtym momencie, siedząc na dywanie, spadły ze mnie tony ciężarów i zaczęłam płakać jak małe dziecko. Dzisiaj wiem, że wtedy narodziłam się na nowo. Dzisiaj wiem, że wtedy cały potencjał nieba zaczął mieszkać we mnie. Ja wstałam rano, patrzyłam przez to samo okno, a widziałam zupełnie inny świat. Patrzyłam innymi oczami, jakby ktoś mi coś wymienił w środku. Narodziłam się na nowo. Wiecie, ludzie, Bóg tak ukochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg dał Jezusa tutaj na świat, żebyś ty nie musiał ginąć. Bóg dał Jezusa na świat, żebyś ty mógł żyć tutaj, z całym potencjałem nieba w środku. On dał Jezusa, bo wiedział, że ty sam nie jesteś w stanie zasłużyć na niebo. Wiecie, można mówić, że jest 10 przykazań i że trzeba ich przestrzegać, ale Jezus, jak tu przed chwilą słyszeliście, zrównał wszystko do pułapu serca. I nawet jeżeli pomyślisz o swoim bracie, że jest głupi, to już ukatrupiłeś go w swoim sercu i jesteś winny jego śmierci. Jest prawo duchowe, jest prawo duchowe, które kiedyś cię dopadnie, ale możesz dzisiaj zawołać do Jezusa. Zawołać do Jezusa, który 2000 lat temu przyszedł tu na ziemi w ciele człowieka, żył bezgrzesznym życiem po to, żeby ponieść na barkach twoje grzechy, żeby ponieść na barkach twoje choroby, twoje zniewolenia, twoją biedę. On poniósł na krzyżu wszystkie te rzeczy, żebyś ty dzisiaj mógł być od nich wolny. On poniósł te rzeczy, żebyś mógł to odziedziczyć. Zostawił ci dziedzictwo. Możesz dzisiaj z tego skorzystać. Możesz dzisiaj narodzić się na nowo. Wystarczy, że zawołasz do Jezusa. Przyjacielu, potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. Jesteś dzisiaj w ciele. Chodzisz jak zombie. Drzesz się jak zombie, które chce zwrócić na siebie uwagę. Ale prawda jest taka, że twój duch jest martwy. Przyjaciele, każdy musi narodzić się na nowo. Każdy potrzebuje poznać Boga osobiście w swoim życiu. Nie na obrazku, nie na krzyżyku. Bo Jezus już nie wisi na krzyżu. On nie leży już w grobie, ale On na trzeci dzień wyszedł z grobu i pokonał śmierć dla ciebie. On to zrobił z miłości dla ciebie. I czeka z wyciągniętą ręką, aż do Niego zawoła. On nie czeka, aż ty pójdziesz się wyspowiadać. On nie czeka, aż zaczniesz paciorki jakieś klepać do Niego. On czeka, aż zawołasz do Niego. Aż nie będziesz chciał żyć już bez Niego, ale z Nim. On nie czeka, aż staniesz się lepszy. On nie czeka. On mówi dzisiaj do ciebie: przyjdź w takim stanie, w jakim jesteś. Przyjdź do mnie, a popłyną z ciebie wody rzeki żywej. Przyjdź do Jezusa, a zobaczysz, jak wiele On może w twoim życiu. Wiecie, ja kiedyś miałam tak pokręcony w głowie, że ja wolałam pójść i spać w samochodzie w lesie, niż wrócić do domu. Moja starsza siostra się mnie tak bała, że chowała się i zamykała na klucz w pokoju. Ale z drugiej strony zrobiłabym wszystko, żeby pokazać dobre się strony dla innych. Ale dzisiaj stoję tu dlatego, że osobiście poznałam Jezusa. I dzisiaj wiem, że chodzenie do kościoła od niedzieli do niedzieli, od święta do święta, łamanie się opłatkami tymi rzeczami, nic nie daje. Musisz poznać Boga osobiście. Wystarczy, że do Niego zawołasz. Jeżeli dzisiaj jesteś tutaj chory, a przyjdziesz do nas, to wyjdziesz z tego miejsca zdrowy.
Jeżeli dzisiaj jesteś czymkolwiek zniewolony, przyjdziesz tu, to zostaniesz uwolniony. Przyjaciele, Bóg działa dzisiaj tak samo jak 2000 lat temu. Tylko tak samo jak 2000 lat temu trzeba było do Niego przyjść, tak samo teraz. Przyjdź, a zobaczysz, jak wielki jest Bóg. Może nigdy nie doświadczyłeś Boga w swoim życiu. To teraz masz najlepszą okazję do tego. Możesz dzisiaj doświadczyć mocy Boga. Możesz dzisiaj zostać uzdrowiony, uwolniony. Możesz narodzić się na nowo. Wszystko zależy od Ciebie. Czy pójdziesz do nieba, czy pójdziesz do piekła. Jeżeli nie zawołasz do Boga nigdy, a będziesz chodził co niedzielę do kościoła, co tydzień się spowiadał, to i tak pójdziesz do piekła. Musisz narodzić się na nowo. Wtedy dopiero Bóg zacznie reagować na twoje modlitwy. Inaczej to ściema. Przyjaciele, jesteśmy dla was dzisiaj listem Chrystusowym. Przyjdźcie, a doświadczycie mocy Boga. Yeah.